Jedno miasto, trzy kultury. Edycja 2022 to kolejna odsłona niezwykłego przedsięwzięcia, które od 6 lat rozsławia Stary Fordon na kulturalnej mapie Polski. To właśnie tutaj, w miejscu, gdzie historia sięga początków państwa polskiego, żyli wspólnie przedstawiciele trzech religii – katolicy, Żydzi i protestanci. To właśnie na tym niezwykłym fundamencie Stary Fordon buduje dziś wspaniałe wydarzenia, tym razem poświęcone kobietom z podziemia niepodległościowego więzionym w latach 1945-56 w Fordonie. Rola, jaką w organizacji podziemnej odegrały kobiety, wciąż czeka na swego historyka, ale jestem pewien, że tworząc o nich wyczerpie on wszelkie możliwe superlatywy, pisał ostatni komendant główny Armii Krajowej generał Leopold Okulicki. W takich najwspanialszych słowach mówiono o więzionych tutaj żołnierkach podziemia niepodległościowego podczas uroczystego otwarcia Izby Pamięci związanej z najczarniejszą kartą historii placówki, latach stalinowskich, gdzie jak mówiono, w murach tych próbowano zniszczyć naszą polską tożsamość. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali minister Łukasz Schreiber, Rafael Prędki, prezes Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu oraz major Mariusz Cychowski, dyrektor aresztu śledczego w Bydgoszczy. To jest rzecz niezwykle ważna, bo ta Izba Pamięci ma przywracać pamięć, tym osadzonym, skazanym w politycznych procesach przez komunistyczną władzę kobietom. Często, ja jestem sam ze Starego Fordonu, tutaj chodziłem do szkoły, często to, co się wie, no także tutaj to było więzienie kobiet. Tak, ale w latach 45-56, w tym najbardziej ponurym, stalinowskim okresie, po tym, gdy Polska teoretycznie znalazła się wśród zwycięzców II wojny światowej, praktycznie znalazła się pod częścią wpływów Związku Radzieckiego, a faktycznie polscy komuniści, polscy sędziowie skazywali kobiety walczące o niepodległość z podziemia niepodległościowego, walczące w organizacjach patriotycznych, w politycznych procesach, albo na śmierć, albo na wieloletnie więzienie i fatalne warunki właśnie tutaj. Myślę, że to ma niezwykłą wagę i ta decyzja i ta inicjatywa aresztu śledczego, to zaangażowanie także Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu, no bardzo jestem z tego wdzięczny i mam nadzieję, że wszyscy uczniowie co najmniej fordońskich szkół znajdą się chociaż raz w toku jakby nauczania, chociaż przez 45 minut tutaj, by móc poznać tą część, ważną część historii aresztu śledczego, historii więzienia, które już liczy 170 lat. Ma bardzo ciekawą historię wcześniejszą. Wspaniałą wystawę mającą doniosły walor edukacyjny stworzono dzięki współpracy pasjonatów. W realizację projektu zaangażowało się wiele osób, którym na sercu leżało jak najlepsze przekazanie historii więzionych w Fordonie bohaterek polskiej wolności. Inicjatywa powstała w dniu, gdy spotkaliśmy się po raz pierwszy z panem Rafaelem Prędkim, prezesem Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu, gdzie w rozmowie żeśmy poruszyli tematy historii więzienia i również miasta Starego Fordonu. I mając na względzie osoby, uczniów, którzy niejednokrotnie odwiedzają naszą placówkę w ramach wycieczek szkolnych, współpracy z placówkami oświatowymi, gdzieś właśnie w tym momencie przyświecił nam taki cel, że powinniśmy wskazać coś, pokazać coś więcej niż tylko suche mury więzienia. Tak? Gdzieś, gdzie ta młodzież będzie mogła, nie tylko młodzież, bo również jej osadzeni, korzystając z programów resocjalizacyjnych, gdzie będą mogli namacalnie zobaczyć, w jakich okowach powstawał im ten patriotyzm w Polsce, kto przebywał w tych jednostkach penitencjarnych w latach komuny. Jak piszą dziś historycy o kobietach podziemia niepodległościowego, spośród wszystkich żołnierzy podziemia ich zadanie było najbardziej wymagające, a ofiary największe.
Dzięki wystawie zwiedzający mogli poznać najdrobniejsze szczegóły z życia więźniarek, zobaczyć relikty z ich codziennego, dramatycznego życia w więzieniu za zbrodnię, którą była bezkompromisowa i najofiarniejsza służba Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Mamy oczywiście materiały multimedialne, między innymi film, który dokumentuje tą grupę fordoniarek, które tutaj przybywały, i część z tych pań jeszcze mamy zarejestrowane wywiady z nimi, które one osobiście opowiadają o swoich doświadczeniach tutaj w tym więzieniu. Mamy też część, w której odtworzyliśmy taką mroczny klimat celi lat 50. okresu stalinowskiego, bo nic nie zastąpi tego, żeby wejść, poczuć, zobaczyć, jak to wyglądało, jak przygnębiające uczucie może kogoś ogarnąć, kiedy te drzwi tej celi się zamykają. Te warunki, które tam panują i panowały w latach 50. były bardzo ciężkie. To był chłód, to był głód, to były szykany. Katalog kar dla osadzonych był bardzo rozbudowany, między innymi można było zostać ukaranym postem, czyli o chlebie i wodzie tylko się wtedy funkcjonowało. Znienawidzone przez oprawców Stalina więźniarki wierzyły do końca, że Polacy znów będą wolni, a Polska niepodległa. A ich wiary nie złamało nawet najsurowsze więzienie. Warunki, które panowały tu w latach stalinowskich, wiernie odtworzono. Cela robi piorunujące wrażenie. Jej wykonanie powierzono jednemu z oficerów, prywatnie artyście plastykowi. Przedstawiłem dyrektorowi projekt wstępny do realizacji tego zadania. Dyrektor w ocenie spojrzał, że to ma tak wyglądać. Byłem zdziwiony, czy to pytanie miało oznaczać to, że nie podołam zadaniu, czy to aż tak ma wyglądać. Okazało się, że zadowolony jest z wyników i z efektu końcowego tej części malarskiej, jak i tej części ściany, która stanowi taki integralny wystrój celi z tamtych lat. Mówię tutaj o pewnych efektach takich wizualnych na ścianie, jakichś wyrytych napisach. Są to zaczerpnięte po prostu napisy, jakieś rzeczy z materiałów źródłowych, które miałem możliwość wykorzystania. I żeby było bardziej autentycznie, przedstawiłem je w tej celi. Na koniec wizyty w zakładzie karnym przypomniano także najsłynniejszy proces II Rzeczypospolitej, utrwalony również na taśmach filmowej fabuły pod tytułem Sprawa Gorgonowej. Prawdziwa Rita Gorgonowa, skazana za zabójstwo, swój wyrok odbywała właśnie w Starym Fordonie. W więzieniu większość cel była wieloosobowa, no ale dla chcącego naprawdę nic trudnego. A to już kolejny punkt programu. Wycieczka po Starym Fordonie. Jej przewodnikiem był jak co roku Damian Rączka, wybitny znawca lokalnej historii. Trasa wiodła dookoła aresztu śledczego, od rynku, na którym zobaczyć można było wystawę przedwojennych zdjęć wykonanych na terenie fordońskiego więzienia, następnie obok dawnego budynku komory celnej zwanej Zamkiem, ulicę Zakładową i tereny nadwiślańskie. A w końcu ulicą Kapeluszników na dawny cmentarz więzienny, na którym, i to uwaga, nie pomyłka, dziś znajduje się Plac Zabaw. Ale jest nadzieja, że miejsce to stanie się obiektem badań archeologów z Instytutu Pamięci Narodowej. Ustalenie miejsc pochówku zmarłych w okresie stalinowskim więźniarek wydaje się być dziś niezwykle ważnym zadaniem. Stąd również cel i tytuł tegorocznej edycji spaceru – Więzione za wolność. Chcieliśmy nawiązać do kobiet z podziemia niepodległościowego, które tu we Fordonie w latach 1945-56 odbywały wyroki za to, że chciały być wolne tak naprawdę, że walczyły o wolną, niepodległą Polskę. A ta wolna Polska, demokratyczna po 1945 roku, no nie życzyła sobie ich. Po prostu uważała je za przestępczynie, za osoby, które powinny być izolowane od społeczeństwa. My się z tym nie zgadzamy oczywiście, ale przypominamy ich historię. Historię między innymi generał Elżbiety Zawadzkiej czy major Ireny Tomalak, która zostawiła po sobie tomik wierszy, o których dzisiaj notabene rozmawialiśmy na wycieczce. Wycieczka zakończyła się w fordońskiej synagodze, która od wielu lat za sprawą miłośników Starego Fordonu jest centrum kulturalnym dzielnicy. I również tym razem działo się. Wszystkie więźniarki zmuszano do ciężkiej pracy, od 10 do 12
15 godzin dziennie, ale najczęściej od świtu do zmroku przy stosowaniu niewystarczających i głodowych racji żywieniowych. Na uczestników jednego miasta trzech kultur czekał ciekawy wykład dotyczący jednej z najwybitniejszych bohaterek walczących z niemieckim i sowieckim okupantem. Generał Zawadzkiej Zo w okresie stalinowskim więzionej w Fordonie. Elżbieta Zawadzka do Fordonu została przewieziona w 1952 roku, 13 grudnia 1952 roku. W 1954 została przewieziona do Grudziądza. Niespecjalnie opowiadała o tym czasie. To był czas niezwykle trudny. To było najcięższe więzienie dla więźniów politycznych kobiet. Mawiało się, że tu wyroki odsiadywała elita polskiej inteligencji. Listy, które się zachowały z tego okresu, bo miała prawo wysyłania jednego listu miesięcznie do rodziny, w zasadzie niewiele nam mówią o tym, jak było w więzieniu. Tutaj w jednej celi jednoosobowej przebywało nawet 8 współwięźniarek. Warunki były bardzo trudne. W zasadzie nie miały żadnych praw. Nie mówiła o tym, nie opowiadała o tym czasie. To było dla niej trudne. Wiem, że panie, które się spotykały, właśnie to środowisko fordonianek, po roku 90 się zrzeszyły. To oczywiście między sobą opowiadały, ale też nie o tych traumatycznych przeżyciach, tylko tak jak Zo mówiła, o tym, co jeszcze trzeba zrobić. Tak? Bardzo zależało im na tym, żeby społeczeństwo pamiętało o tym okresie i żeby to się nie powtórzyło, żeby upamiętnić te osoby. I o tym panie rozmawiały, natomiast nie wracały do tego cierpienia, którego tutaj zeznały. Fordońskie więzienie, dziś areszt śledczy, jest integralną częścią lokalnej historii, a ze względu na swoje położenie musi wpisywać się w architekturę rewitalizowanej przestrzeni. Sposobem na to jest ozdobienie szarych więziennych murów muralami. W trakcie jednego miasta trzech kultur ogłoszono wyniki konkursu na najlepsze projekty. Murale na więzieniu to był nasz pomysł już 7-8 lat temu. Powstał jeden mural od strony rzeki. W tym roku po rewitalizacji rynku stwierdziliśmy, że więzienie, które graniczy z rynkiem, wygląda fatalnie, jest po prostu niefajne. I po takiej burzliwej dyskusji w stowarzyszeniu postanowiliśmy, że chcemy, aby te budynki wtapiały się od strony rynku w pierzeje wszystkich kamienic dookoła, które są dookoła rynku. Wiadomo, że jest to duży koszt, my jako stowarzyszenie mamy na to środków. Po wspólnej debacie postanowiliśmy poprosić o pomoc Łukasza Schreibera, fordoniaka, obecnie ministra. Odbyły się w ministerstwie dwa spotkania, na których uzgodniliśmy, że mamy przystąpić do konkursu. Przystąpiliśmy do konkursu o to, aby zyskać środki na realizację konkursu, żeby wyłonić odpowiednie osoby, które mogłyby zrobić taki mural na obiektach zakładu karnego, obecnie aresztu śledczego. Wygraliśmy ten konkurs, stąd też dzisiejsze wydarzenie poświęcone właśnie walczącym za wolność. Wybraliśmy 4 artystów, laureatów, którzy zwyciężyli swoimi projektami nagrody, które też ufundowaliśmy właśnie z tego projektu. A w przyszłym roku chcemy zrealizować całą inwestycję z remontem dookoła wszystkich murów, ścian, bo wyglądają fatalnie. Chcemy, aby murale, aby te koszta, ta inwestycja była zrobiona na dobrym podłożu, nie to, żeby za parę lat to wszystko odpadło. Stąd też jako stowarzyszenie postawiamy sobie kolejny krok w przyszłym roku, aby zrealizować właśnie te projekty, które dzisiaj zwyciężyły. My mamy miejsce pierwsze. Myśl przewodnia taka, żeby nie zepsuć
otoczenia. Taka mi zawsze myśl przyświeca. I w tym takim czasie takiej muralozy wszechobecnej my staramy się przebierać te nasze realizacje i tak selekcjonować i robić tylko to, gdzie no wiemy, że nie zepsujemy otoczenia, czyli nie robimy krzykliwych rzeczy, nie robimy czegoś, co dobrze wygląda na zdjęciu w mediach społecznościowych, robimy coś, co może będzie mniej atrakcyjne, jeśli chcieć to sprzedać właśnie w małym formacie na zdjęciu, ale będzie bardzo dobrze wyglądało i dobrze się będzie z tym obcowało. Ludzi, którzy tutaj będą przechodzili, widzieli to na żywo, no oni wtedy będą w stanie docenić kunszt tej naszej pracy. Projekt był nawiązaniem do kobiet, które były więzione w więzieniu i przedstawia kobietę, która jest uwięziona w betonie, a jednocześnie z nadzieją patrzy na panoramę Fordonu, nie mogąc walczyć z systemem. No, jest mi niezmiernie miło, że projekt zyskał uznanie tutaj miłośników Fordonu i cieszę się, że wygrałem pierwsze miejsce. Z jednej strony chodzi o to, żeby nawiązać do historyczności tego miejsca, do tych kobiet, które były tu osadzone. Między innymi będą właśnie wiersze Ireny Tomalak przewijały się przez te motywy muralowe. Z drugiej strony chcemy, żeby się też wtopiła ta bryła więzienia w rynek, bo tak naprawdę nie są to zbyt estetyczne budynki. Jeżeli mówię tutaj o budynku administracji, tudzież murze, który jest przy zrewitalizowanym rynku, a właściwie odstrasza. Stąd przyświecał nam taki pomysł, żeby wtopić to, żeby ocieplić wizerunek tego miejsca. I takie murale powstaną. 4, właśnie 2 od strony rynku. Trzeci mural będzie na dawnym zakładzie odzieżowym, zakładzie numer 5 od strony ulicy Zakładowej, a 4 mural ozdobi ścianę od strony Wisły, który będzie widoczny z mostu Fordońskiego, także dzisiaj wjeżdżający do Bydgoszczy ludzie widzą piękne nowe nabrzeże z napisem Fordon, a nad nim będą górowały 2 murale właśnie poświęcone temu miejscu. I temu miejscu także, więzieniu w Fordonie, poświęcone były kolejne wydarzenia tego dnia, w tym wykład o sensacyjnych sprawach karnych i kobietach więzionych tutaj w okresie dwudziestolecia międzywojennego, a także film dokumentalny pod tytułem Więzienie w Fordonie, niezłomne 1992. Każda edycja fordońskich wydarzeń kończy się koncertami. Tym razem na scenie Starej Synagogi wystąpili zespół Miód oraz akustycznie dla koneserów Sztywny Pal Azji. Tym pięknym koncertem zakończyła się 6. edycja Jednego Miasta Trzech Kultur 2022. Do zobaczenia za rok. Modujemy.